opowieścią o tym, opowieścią biblijną, w jaki sposób właśnie gdzieś człowiek średniowiecza widział cud w Kani Galilejskiej albo w innych miejscach Pisma Świętego. No i też by się zawsze marzyła ta pełna piwniczka. Dlatego były bardzo przyziemne. Teologia, kiedy jest uprawiana, nie może być uprawiana w chmurach. To jest właśnie teologia bliska życiu, teologia, która wynika z doświadczenia. Ma swoje źródło do doświadczenia, bardzo konkretne doświadczenie. Te kantyczki były śpiewane podczas pielgrzymek. Do Santiago de Compostela to był ten najstarszy szlak pielgrzymkowy. To jest ciekawa sprawa z tym Santiago de Compostela, ponieważ no, wiemy, to też dzisiaj jest jedno z najsilniejszych sanktuariów miejsc pielgrzymkowych na Półwyspie Iberyjskim, sanktuarium świętego Jakuba. Być może na tym szlaku było to śpiewane, natomiast kontekst powstania tych kantyczek wiąże się również z pewną taką rywalizacją właśnie króla Alfonsa, który miał swój dwór Toledo w sercu Hiszpanii z ośrodkiem kultury świętego Jakuba, Santiago de Compostela, z powodów takich trochę politycznych, gdyż Santiago, jako że to było miejsce właśnie bardzo pielgrzymkowe, dominował kościół, dominowała władza kościelna, natomiast król Alfons X Mądry chciał umocnić swoją władzę na Półwyspie Iberyjskim, w swoim rejonie i w coraz większym zakresie. Stąd też kładł duży nacisk, tak trochę przeciwwagi do kultu świętego Jakuba, na kult Maryi. Stąd te kantyczki o Maryi powstały. Między innymi stąd. Teraz jakby na pewno jakiegoś takiego osobistego oddania króla Alfonsa X Maryi. Natomiast też z takich trochę powodów właśnie politycznych, żeby stworzyć taką przeciwwagę i przeciągnąć też właśnie pielgrzymów, też więcej ludzi na swój dwór i swoje okolice właśnie tam, gdzie będzie ten Alfons. Pamiętajmy, że Toledo to w tym czasie także centrum liturgii mozarabskiej. Wszystkie teksty, które są związane z tym czasem, czego jesteśmy świadkami czytając teksty kantyczek, one trochę nie brzmią nam dobrze, bo brzmią zbyt obrazowo. Natomiast teksty liturgii mozarabskiej bardzo często są właśnie pełne w różne obrazy, które są dalekie od Pisma Świętego. Natomiast liturgia mozarabska, wyjaśnię mi termin? Liturgia mozarabska to jest liturgia, która jest związana dzisiaj już bardzo konkretnie z Toledo, ale to jest liturgia, która jest liturgią na zachodzie, natomiast inną niż ta, którą znamy. Za tym stoi cała mentalność, właśnie, która się przejawia w tekstach. Więc proszę zobaczyć, że te teksty są zupełnie inne. One inaczej nam mówią o Panu Bogu, inaczej opisują. My jesteśmy przyzwyczajeni do tych bardzo krótkich, prostych form. Idziemy nam przez świętą, mamy bardzo proste wrażenie. Liturgia mozarabska jest bogata, opisuje niczym poezja, to co człowiek chce powiedzieć Panu Bogu i o Panu Bogu. I takie są te kantyczki. No tak, one są poezją. One są po prostu poezją. I też jeszcze fantastyczna muzyka, bo jest indywidualizowana sprawa była. I to są notacje muzyczne, oryginalne, prawda? Czyli to, co słyszymy, to co Państwo nagrali na tej pięknej płycie, no to jest oryginalna rekonstrukcja. Ta sprawa wymaga uporządkowania. Rzeczywiście w oryginalnych kodeksach, które zawierają Cantigas, jest zapisana notacja jednogłosowa. Ten materiał muzyczny przede wszystkim wymagał dość znaczącej obróbki przy adaptacji do języka polskiego i to jest jakby jedna ingerencja w ten materiał. A drugą rzeczą jest cała aranżacja, cała kwestia instrumentarium, kwestia rytmizacji, nadania pewnego charakteru tej muzyce. W tych aranżacjach, które znajdziemy na krążku, o którym mowa, znajdziemy też bardzo ciekawe polskie smaczki, nawiązanie do hejnału mariackiego na przykład, więc trzeba zachować proporcje dosłowności nazywania tego, co znajdziemy w wydaniu, oryginalnym zapisem czy oryginalną aranżacją. Jakie były problemy krążkowe, z którymi pan musiał się zmierzyć? Czy to ten język średniowieczny stał się nam bliski? Myślę, że jakby punktem wyjściowym jest to, że samo to słowo kantyga oznacza utwór przeznaczony do śpiewania. Nie jest to tylko poezja, tylko wiersz, ale jest to utwór, który ma w swojej naturze to, żeby być zaśpiewanym. I to już jakby było punktem wyjścia do podstawowych problemów z tym tłumaczeniem, ponieważ kiedy chce się przetłumaczyć utwór, żeby nadawał się do śpiewania w innym języku, musi odpowiadać rytmicznie, ile to jest lat, po prostu samą taką konstrukcją tego wiersza musi to zostać zachowane.
po to, żeby można było śpiewać do tej muzyki, która jest zapisana, też znana i dostępna. I to chyba było największe wyzwanie rzeczywiście, żeby w ramach właśnie takiej budowy tych utworów oryginalnej zmieścić tekst polski, słowo polskie, ponieważ okazuje się, że język galicyjsko-portugalski, w którym te kantyki zostały napisane, to jest język już nie istniejący, po pierwsze. To jest język, który istniał w średniowieczu. Był językiem głównie poezji. Właśnie z niego się wywodzą współczesny galicyjski, współczesny portugalski. Natomiast w tamtym czasie był ulubionym językiem poetów trubadurów, tak, pieśniarzy wędrownych, którzy też uczyła Alfonso, znajdowali swoje schronienie na tej marki. Więc jest to język już obecnie martwy, to też sprawia pewną trudność, prawda, że nie jest to współczesny portugalski, czy współczesny galicyjski. Też taka specyfika tych języków iberyjskich w ogóle jest taka, że słowa, wyrazy są tam krótsze niż też w języku polskim. Nasze słowa są dużo bardziej rozbudowane i potrzebują więcej miejsca, żeby się zmieścić. Często to było duże wyzwanie, żeby tę treść właśnie przekazać właściwie, nie dokładając tam jakichś herezji teologicznych. Ja rozumiem, że nad tym czuwa ojciec Dominik Jurczak. Nie ja osobiście. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę, na cały proces powstawania, znaczy w jakiś sposób pracujemy z tekstem, z muzyką, z tekstem teologicznym, z tekstem w języku polskim. Proszę zobaczyć, że ta płyta, te kompozycje jakoś wchodzą w naszą głęboką potrzebę takich pieśni, głęboką potrzebę poezji, także tej liturgicznej, to precyzyjnie to nie nazywamy poezją liturgiczną. Natomiast głęboko wchodzą w taką potrzebę mówienia i kontaktu z Panem Bogiem, śpiewania, wyrażania tego śpiewem. Proszę zobaczyć, że wtedy, kiedy śpiewamy, też wyrażamy całym ciałem. Angażujemy nie tylko i wyłącznie nasz intelekt, ale angażujemy też nasze ciało do tego, żeby rozmawiać i mówić z Panem Bogiem i o Panu Bogu. Tak notabene określano świętego Dominika. Jego współcześni mówili o nim, że mówił albo z Panem Bogiem, albo o Panu Bogu. Myślę, że te kantyki świetnie się wpisują w taką perspektywę. Do tych kantyk jest jeszcze dołączona cała graficzna strona, taka można by powiedzieć Biblia Pauperum, czyli wszystko wiedzimy, co się działo. No na przykład znalazłam o tym, jak Najświętsza Maria Panna sprawiła, że pszczoły odbudowały woskiem dostojny paschał, który podczas nabożeństwa stopił się w jednym stronie. Taki fragment. No to pewnie, jeśli mogę. Bardzo proszę. Nie jest to przez przypadek, bo w liturgii, który znamy, w tej nocy, jednej z ważniejszych w ciągu całego roku liturgicznego, w której świętujemy zmartwychwstanie Pana Jezusa, pieśń, o którą śpiewamy, która ma chwalić paschę, właśnie tą woskową świecę, nie pochodzi z Rzymu, ale pochodzi właśnie z tej części świata. Czyli wszystko się pięknie uzupełnia i zazębia. Albo o tym, jak Maryja odstawiła mnicha, którego zły duch chciał przywieźć do zguby. Jak się udało Państwu zrobić też te składki graficzne. To jest przepiękna strona, jakby dodana do tego dnia. Tak, bardzo się cieszymy, że udało nam się tej ilustracji zdobyć. Nie było to proste. Wiąże się z tym wiele trudności, żeby móc wykorzystać piękną ilustrację. Z pomocą przyszli nam dobrzy ludzie, po wielu próbach udało się zdobyć ilustrację z dwóch bibliotek z Florencji i z Madrytu. Uzyskaliśmy prawa autorskie. Wydaje mi się, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że to jest jedyne wydanie Cantigas w Polsce, które tę ilustrację zawiera w takiej formie, w takiej skali też. Więc tym większa nasza radość, że do śpiewnika i do płyty mogliśmy dołączyć tę ilustrację. Czyli dzieło, można powiedzieć, że zupełnie kompletnie. Tak, taki był pomysł pierwotny, jest faktycznie, żeby to u nas w Polsce wybrzmiało, ponieważ kiedy zaczęłam odkrywać jakby głębię bogactwo tego, to pomyślałam, że no nie wiecie, co jest, że faktycznie u nas to nie istnieje, nie śpiewamy tego. A to są niezwykle piękne treści, niezwykle głębokie, ale też niezwykle proste i mogą się trafić do wielu ludzi ze swoim przekazem. Jest to sam Alfons napisał w swoim testamencie, że te pieśni, te kantyki mają być w użyciu, mają być śpiewane jak najbardziej. Czy to faktycznie to bliższe, czy to faktycznie to chciałam się zapytać o kantyki, jak one były jednorodne. Zdecydowanie nie. Zbiór zawiera ponad 400 kantyków, wiemy. I dzielą się one na dwie grupy. 40 kantyków
gdzie wszedł piątek antyka w tym chmurze, to są tak zwane pieśni na chwałę Maryi. Natomiast cała reszta, czyli prawie trzy miejsca, to są tak zwane kondycyjne adwaturze. Różnica jest taka, że te pieśni na chwałę są to właśnie rozgazuje pieśniami, które w sposób taki bezpośredni sławią Maryję, sławią jej przymioty, jej cechy. Natomiast te wszystkie pozostałe kondycyjne adwaturze to są właśnie historie, cudowne opowieści o tym, jak Maryja interweniuje w życiu zwykłych prostytutek. Tak jak powinien pochwałem i pewno tysiące, tysiące różnych pięknych historii, to życie w tych kantigach, a jeśli ojciec jest pokazaniem tego życia, to są ludzi w tamtym okresie? Myślę, że tak. Bliskie do tego codziennego doświadczenia, jak już to mówiliśmy, ale też takiej prostej i życiowej teologii. Proszę zobaczyć, jaki jest balans w tych kantyczkach, które ci wypiłali, które próbujemy naśladować. Także to wiem, że one są też odpowiedzią na taką tęsknotę, bardzo, bardzo gdzieś tam wraz zaszczepioną, takiego balansu między pięknem, posługiwania Pana Boga. Proszę zobaczyć, że słuchając te kantyki, no, prawie chcecie iść dalej. Dlatego, że one właśnie są skonstruowane w taki sposób, żeby pomagać pielgrzymowaniu. Nasze życie, patrzymy na nasze życie jak na pielgrzymowanie, patrzymy jak na drogę chrześcijańską, w miesięcy nawet nazywamy się drogą. Więc to wszystko sprawia, że kantyki także pomagają nam wejść w to, co jest najistotniejsze w chrześcijaństwie. Żeby się nie zatrzymać. Człowiek, który się zatrzymuje, traci wiarę. Idąc, śpiewając, poprzez poezję, wyrażając swoje ja, chce właśnie powiedzieć to, co jest najistotniejsze w jego istnieniu, w jego istnieniu. Czyli pójdziemy dalej. Chodźmy razem, za dynekom, tak? Można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju za dynekom. Tak, to wydaje się, że w końcu to ma właśnie do tego chęci. Do pogłębienia wiary, do pogłębienia tej chęci, którą każdy z nas w sobie nosi, do podążenia za wartościami, za własnym przeżywaniem wiary. Można to robić w piękny sposób. Proszę zobaczyć, jak te kantyki są też radosne. To nie jest taka radość wymuszona. Teraz muszę być szczęśliwy. Często, myślę, tak postrzegamy chrześcijaństwo, że musimy być szczęśliwi. Tymczasem to jest taki naturalny obrót człowieka. Znaczy w tym wieku mówię, no, o Rizie Paschali, na przykład w trakcie Wigilii Paschalnej. To był śmiech paschalny, śmiech z tego, że szatanowi się nie udało, a że Chrystus zwyciężył. To jest śmiech także z tego, że czasem w życiu naszym dobro zwycięża nad złem. To jest taki śmiech, który czasem potrafi właśnie wyśmiać porażkę złego, porażkę ciemności w naszym życiu. Podziwiamy to piękne wykonanie, tłumaczenie, no właśnie artystach, bo to powstało dzięki kolonizacji dwóch zespołów. Nagranie jest efektem współpracy dwóch krakowskich zespołów, Solibari, zespołu Katedry Wawelskiej i Perfugium. Zespołu, który również tak zajmuje się muzyką dawną. Wydaje się, że ta współpraca dobrze harmonijnie przebiegła i efekty są bardzo ciekawe. Mimo, że tam jest pamięć, jeśli powiem, że to była pierwsza współpraca tego zespołu. Wracając do tego mistrza, króla, on był oczywiście postacią też wyjątkową, bo mówiła Pani o tym, że właśnie marzył, żeby stworzyć taki mocny ośrodek królewski, ale on był też wielkim admiratorem wiedzy. Znalazłam informację, że interesował się astronomią. Był z autorem też pierwszego na świecie manuskryptu opisującego gry w szachy klasyczne. Czyli o tym niezwykłym królu. To jest rzeczywiście bardzo ważna postać dla Hiszpanii średniowiecznej. Z pewnością przez te wszystkie dzieła, które po sobie zostały i przez to, jaką atmosferę tworzył wokół tego miejsca, w którym się znajdował, w którym rządził. Przez swoją otwartość, myślę, na obecność tych wędrownych artystów, pieśniarzy czy naukowców też, którzy mieli na jego dworze wielką swobodę działania. On bardzo chętnie przyjmował właśnie twórców czy naukowców z różnych stron i stwarzał po prostu korzystne warunki do tego, żeby się rozwijali. Chciałabym, żeby czy jedna rzecz rozbrzmiała na koniec naszej rozmowy, bo ten świat, który jest pokazany w kantyczkach, w kantingach, w pieśniach, jest właśnie bardzo spójny. Ja mówiłam o tym, że w wieku średnim nie mamy tej świadomości, ale to jest coś takiego, co właśnie to sakrum i profan bardzo harmonijnie współgrało. Czyli dla człowieka tamtego też nie było pytania, nie było wątpienia. Podział między sakrum i profanem to jest podział współczesny. Właśnie. To słychać. Zaciera się ten podział.
I on, to nie jest przez przypadek, dlatego że człowiek średniego wieku, to jest człowiek głęboko spójny. To jest człowiek, który poszukuje Pana Boga, który też chce właśnie całym swoim życiem, żeby nie odpowiedzieć na wewnętrzną potrzebę. On szuka Pana Boga, ale nie wątpi, że go istnieje? Nie wątpi, że go istnieje. To są pytania, które padają później. Natomiast na to, żeby zwrócić uwagę na to, że to poszukiwanie Pana Boga, ono ma bardzo szeroki charakter. To nie jest tylko i wyłącznie poszukiwanie intelektualne, czy Pan Bóg istnieje, czy go nie ma. To są pytania, które padają w późniejszych wiekach. Poszukiwanie Pana Boga ma właśnie ten charakter sapiencjalny. Szukanie mądrości, prawdziwej odpowiedzi na moje potrzeby. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zdewaluować to, co się stało w późniejszych wiekach, żeby powiedzieć, że te pytania nie są istotne, ale to jest zupełnie inna troszkę, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie boimy się tego, co jest na ziemi i tego, co jest w niebie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przyjście do studia o kandydatach wydanych przez Dominikańskie Środowisko Publiczne. Rozmawiałam z Państwem i moim gościem, a byli Magdalena Sędzo, tłumaczka języka portugalskiego, właśnie inicjatorka, no i tłumaczka owych kandydatów. Ojciec Dominik Wieczas, prezes Dominikańskiego Środowiska Publicznego i pan Łukasz Czerwiński, koordynator projektu odpowiedzialnych m.in. za stronę estetyczną i graficzną. Gośćmi audycji rozmawiała Anna Łoś. A cały czas pracowała Małgorzata Gladysz-Pijewska. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt @polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kwiatka. Policja i prokuratura ustalają przyczynę pożaru, do którego doszło wczoraj w Łomży. Zginęły w nim 3 osoby. Mówi Maria Kudyba z prokuratury okręgowej w Łomży. W mieszkaniu, w którym wybuchł pożar, znaleziono 3 osoby, które były poddane wysokim temperaturom, już nie żyły, gdy służby przystąpiły do działań. Informacji o pożarze strażacy dostali rano od jednej z mieszkanek kamienicy. Pożar wykryły czynniki dymu. W akcji brało udział 5 jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Organizatorzy wycieczek przypominają, że koniec grudnia to czas licznych promocji i ulg, jeżeli chodzi o wakacyjne wyjazdy. Promocje sięgają nawet 40% ceny, warto więc już teraz pomyśleć o letnim urlopie. Ksenia Maćczak. Branża turystyczna tradycyjnie już pod koniec roku przeżywa prawdziwe oblężenie. Kuszą nie tylko piękne plaże, ale przede wszystkim ceny. W tym roku oczywiście zaczęliśmy sprzedaż już w październiku, natomiast dzisiaj te ceny jeszcze są z rabatami około 40%, 40% rabatu do ceny normalnej, która będzie w lecie. Mówi Marek Kamiński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Warto więc przeliczyć budżet i wybrać coś dla siebie. Najwięcej klientów lata na taką nową wyspę, która jest przy Tanzanii, Zanzibar. Choć w tym roku nie mniejszą zainteresowaniem cieszy się Hiszpania czy Grecja. Dodatkowo w tym roku turyści nie muszą się już obawiać upadków biur podróży, bowiem od tego roku pełną ochronę zapewnia Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Co prawda to dodatkowy koszt do wyjazdu, 15 zł od osoby. Ale za to klient ma 100% pewność, że gdyby takiemu organizatorowi się przydarzyła sytuacja, że upadnie, to klient dostaje zwrot pieniędzy bezpośrednio z funduszu. W dodatku w ciągu 30 dni od upadku, a to oznacza, że jest jeszcze czas, aby wyjechać na kolejne wakacje i to w tym samym sezonie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Potężny tajfun Noctem dotarł nad Filipiny. Z terenów najbardziej zagrożonych ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Żywioł przyniósł nad Filipiny porywisty wiatr i obfite opady deszczu. Więcej w relacji naszego korespondenta. Najbardziej zagrożony jest półwysep Biko i okoliczne wyspy. To właśnie stamtąd ewakuowano mieszkańców terenów położonych najbliżej linii brzegowej. Wiatr osiąga tam w porywach prędkość przekraczającą 200 km na godzinę. Władze ostrzegają, że może dojść do lokalnych podtopień i osunięć ziemi. Ze względu na żywioł sparaliżowana została komunikacja w tym regionie. Filipiny to w większości katolicki kraj. Noctem pokrzyżował wielu mieszkańcom Filipin świąteczne plany. W 2013 roku potężny tajfun Kajencioł spustoszenie położonych w środkowej części kraju wyspach Leyte i Samar. Zginęło wówczas ponad 6 tysięcy osób. Zniszczeniu uległo 200 tysięcy domów. Noctem w ostatnich godzinach stał się jeszcze silniejszy. Według prognoz tajfun jutro dotrze nad stolicę kraju Manilę. Tomasz Wajewicz, Polskie Radio, Pekin. Słowem wszystko. Jest 1:33 w Polskim Radiu 24 czas.
autorka programu. Życie monasteru od Betlejem trochę zaszczególnie, ale można porównać do nieustannego Bożego Narodzenia. Tajemnica Maryi, która oczekuje, przyjmuje Chrystusa, adoruje Go, swojego Syna. To, co my tutaj robimy, można by nazwać taką próbą kontynuacji życia Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy, tak jak ona, być tą ziemią, na której Bóg może postawić stopę, może się wcielić, może się rozumiać poprzez nasze życie. Urodziny monastyczne od Betlejem to już ponad 20 lat. Nasza obecna jednostka w Grabowcu istnieje 16 lat i jest to jako prawda wiary, która jest dana całemu Kościołowi. To wydarzenie nastąpiło krótko po II wojnie światowej, kiedy świata, szczególnie Europa, była jeszcze wielkim cierpieniem. Pomimo tego ogromna ilość pielgrzymów przybyła do Rzymu. Znajdowała się tam grupa pielgrzymów z Francji. Słuchając głosu papieża, kilka osób, 7 osób, otrzymało takie natchnienie, żeby powstały wspólnoty, które będą żyły w nieustannej komunii z Maryją, która znajduje się w chwale i adoruje Trójcę Świętą. Jedna osoba ofiarowała swój dom w małej wiosce w Burgundii. Jedna z tych osób z placu Świętego Piotra, Marie Lies, mogła tam pojechać i udała się tam druga osoba, której na placu Świętego Piotra nie było, a która odegrała potem w powstawaniu tej wspólnoty kluczową rolę. Była to siostra Marii, te dwie kobiety, jedna, która była osobą świecką, miała też doświadczenie życia rodzinnego, była wtedy wdową, i druga, która była młodą dziewczyną, 20-paroletnią, która szukała w kościele swojego miejsca w zakonie dominikańskim, we wspólnocie eremickiej w Pirenejach i potem w posłuszeństwie Kościołowi dołączyła do tej wspólnoty, nie są założycielkami, nigdy się za nie uważały. Natomiast są tymi, które od początku oddały swój umysł, swoją wolę, swoje talenty, swoje siły Najświętszej Maryi Pannie, żeby pójść za tym jej zamysłem, żeby odkrywać razem z nią, czym ma być ta wspólnota, jak ma żyć, ponieważ od strony ludzkiej taki plan nie istniał. W dekrecie, w którym Stolica Apostolska erygowała naszą rodzinę monastyczną na prawie papieskim, znajduje się takie zdanie: otrzymując to powołanie, członkowie rodzącej się wspólnoty od początku i na zawsze zastrzegli dla uwielbionej dziewczyny Maryi tytuł i funkcję przeorycy oraz założycielki ich rodziny monastycznej, zobowiązując się do zarządzania zakonem wyłącznie poprzez pokorne zebranie woli Ojca i pełnienie jej we wszystkim z Chrystusem i Marią Panną. To zdanie odzwierciedla prawdziwą historię naszej rodziny monastycznej.
Pierwsze kroki, które potem pozwoliły być posłusznym.